pytacie o dowody na to, że Ziemia nie jest kulą, a macie je przed oczami. Chociażby mieszkańcy Kielc pewnie niejednokrotnie mieli okazję obserwować tego typu panoramę, gdzie Tatry w pełnej swojej okazałości można obserwować z odległości około 195 km. Zauważyłem, że to zdjęcie robione jest z pewnej wysokości, nie na poziomie gruntu, więc założyłem, że maksymalnie z około 10-piętrowego budynku. To jest wysokość około 10-piętrowy budynek, liczy około 30 metrów. Załóżmy, że to jest max, chyba że zdjęcie było wykonywane z drona, ale i tak widać, że było mniej więcej na poziomie tak gdzieś na poziomie tego mniej więcej kościoła, więc załóżmy nawet maksymalnie 30 metrów. I taka panorama Tatr to sprawiło, że ludzie zaczęli zadawać pytania. Na przykład Maciek pyta, niech mi ktoś normalny wyjaśni, skoro Ziemia jest kulą, to jakim cudem jest to możliwe? Według kalkulatora krzywizny, co trafnie zauważył Maciej, jest to niemożliwe, żeby to widzieć, więc o co tu chodzi? Widzicie, Maciej jest jednym z nielicznych już przedstawicieli wymarłego gatunku w naszym społeczeństwie. Ludzi myślących, a nie przyjmujących wszystko od tak zwanych autorytetów. Ostatnie lata 2019-2023 pokazały, jak my jako społeczeństwo bezmyślnie przyjmujemy autorytetów wytyczne. I teraz warto samemu weryfikować, a naprawdę bardzo niewielu ludzi zostało, którym się chce i którzy sami weryfikują, więc Maciej zweryfikował, ja też to sprawdzam. Odległość do obiektu około 195 km. Poziom wzroku, załóżmy maksymalnie 30 metrów. Odległość do horyzontu na tym, przy takich założeniach będzie około 20 km, a obiekty powinny być zasłonięte za krzywizną Ziemi 2415 metrów. I teraz najwyższe szczyty polskich Tatr to 2500 metrów. Po tej drugiej stronie mają najwyższe około 2600. A to co tu widzisz to prawie całe widoczne od swojej podstawy aż do czubków całe Tatry. W tym założeniu powinny być widoczne dosłownie małe czubki najwyższych szczytów. Więc już wiesz dlaczego. Masz przed oczami dowód na to, że Ziemia nie jest kulą, ponieważ według oficjalnych danych, według kalkulatora krzywizny, obiekty powinny wystawać tylko maksymalnie 200 metrów powyżej horyzontu. 200 metrów to byłyby wierzchołki tylko tych najwyższych szczytów. I przy uwzględnieniu tych wszystkich założeń widzimy tutaj coś zupełnie innego. Widzimy całe Tatry widoczne. Oczywiście teraz taką wygodną wymówką jest tutaj refrakcja, czyli zaginanie się światła, ponieważ atmosfera ma takie właściwości, że może zaginać światło i to jest fakt. Jednak zadaj sobie pytanie, czy nie jest to tylko wygodna wymówka, taka, której nie można zweryfikować, tak? Refrakcja, że a światło się ugięło i w specyficznych warunkach możesz to zobaczyć. Raczej jest to wygodna wymówka, a to co widzisz, to zwyczajnie dowód na to, że Ziemia nie jest kulą.